Izu, gratulujemy szybkiego zwycięstwa. No niestety był duży zawód, rywal, z którym miało się zmierzyć, Mitchell Balker, nie dostarczył dokumentów. No i chyba nie tak to miało wyglądać. Nie tak to miało wyglądać, tak jak mówisz. To, co się wydarzyło, było bardzo dużym zaskoczeniem zarówno dla mnie, jak i dla moich promotorów, jak i z pewnością dla samych kibiców, którzy naprawdę się cieszyli, że wreszcie będę miał przeciwnika, który sprawdzi to, czy te moje umiejętności bokserskie są na takim poziomie, że już mogę gdzieś tam boksować z dobrymi rywalami, albo przynajmniej niezłymi. Walka nie doszła do skutku. Powiem tak, krótko. Pierwsza moja reakcja była naprawdę ogromny zawód. Byłem niepocieszony tym faktem, jeszcze szczególnie, że nie wiedziałem, czy w ogóle znajdą jakiegokolwiek przeciwnika. No ale później powiedziałem sobie, że no, nie ma co, to jest boks. Mogą zaraz sprowadzić jakiegokolwiek rywala, który gdzieś tam podpali się i samymi ambicjami może wyrządzić człowiekowi krzywdę, więc zapomniałem szybko o Mitchellu i stwierdziłem, że trzeba jednak się skupić i zaboksować najlepiej, jak się potrafi. No właśnie, wczoraj mówiłeś, że ten pojedynek z Mitchellem to będzie taki test tego, jakim jesteś pięściarzem po roku takich pełnych treningów wśród zawodowców. No, sprawdzian może nie był dzisiaj najmocniejszy, ale to, co dzisiaj pokazałeś, chyba świadczy o tym, że już jest całkiem nieźle. No właśnie, myślę, że można tak to nazwać. Myślę, że jest całkiem nieźle, bo ja osobiście uważam, że nie ma co się podpalać tym, co sobą prezentuję w tym momencie, ale warto zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście trenuję dopiero sam boks, trenuję dopiero rok czasu i jest to mój 6. pojedynek. Ciekaw jestem, co będzie, powiedzmy, za kolejnych 5 pojedynków. Też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że przez pół roku ja nie jeździłem wcale do Warszawy i nie trenowałem tak, jak powinienem, tylko teraz podszkoliłem się w przeciągu ostatnich tygodni, żeby prezentować taką formę. Myślę, że jeżeli będzie możliwość, żebym ja tak w pełni poświęcił się temu, co robię w tym momencie, to z pewnością w niedługim czasie będę prezentował taką formę, która będzie odpowiadała i będzie zadowalała każdego kibica w Polsce. Taką mam nadzieję. Z tego roku spędzonego w gronie zawodowców jesteś zadowolony, czy jednak jest niedosyt, bo kilka miesięcy było takiego przestoju? Znaczy, ostatecznie powiem, że jestem zadowolony teraz tym przede wszystkim, że stoczyłem te 4 walki, które powinienem stoczyć, ale chciałbym, żeby przyszły rok wyglądał zupełnie inaczej. Chciałbym, żebym w przyszłym roku rzeczywiście miał powiedziane dokładnie, kiedy walczę i chciałbym o wiele więcej czasu spędzić z trenerami, bo jestem przekonany, że jeżeli będę trenował na miejscu, będę trenował czy to z trenerem Fiodorem Łapinem, czy z Pawłem Skrzeczem, to no nie ma opcji, żeby ten poziom się nie podnosił do góry. Tak więc uważam, że jest potencjał, ale ten potencjał też trzeba umieć wykorzystać. Czyli na przyszły rok życzyć Ci przede wszystkim jak najwięcej startów? Myślę, że to jest dobre podejście do sprawy, ale również, żeby przeciwnicy byli odpowiednio dobrani.